Kiedy można powiedzieć, że zbiornik jest prawidłowo dobrany? Wtedy, kiedy nie generuje strat. Zły dobór zbiornika może prowadzić do tego, że będziesz kupował gaz wtedy, kiedy musisz, a nie kiedy ci się to opłaca. Żeby zrobić to prawidłowo, wystarczy nam jedna zmienna. Powierzchnia Twojego domu. Mając tą informację, możemy śmiało przyjść do obliczeń opartych na wieloletnich doświadczeniach. Od zawsze przyjmujemy wartość 15 litrów na metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni. Dlaczego? Na przykład ten dom od 5 lat spala średnio 3000 litrów gazu i optymalnym dla niego rozwiązaniem byłby zbiornik o pojemności 4800 litrów. Jeżeli zamontowalibyśmy tutaj zbiornik o pojemności 2700 litrów, trzeba było dotankować dwa razy, co spowodowałoby, że to drugie tankowanie nie byłoby opłacalne.